Program pierwszy Polskiego Radia. Panie, panowie, fantastyczny gość, który od 55 lat jest na naszej scenie. Panie, panowie, Krzysztof Tucharski. Krzysztof, dzień dobry, witam cię serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry. Słuchaj, ja się przygotowałem dzisiaj nie tylko merytorycznie do tej rozmowy. No bo takich lustrzanek nie miałem chyba, w każdym razie dawno nie miałem. Słuchaj, bez lustrzanek, ale bardzo dobrze wygląda. Dziękuję. Teraz rozumiem, dlaczego to jest taki mój istotny element mojego, tak powiem, wizerunku. A pamiętasz, kiedy pierwszy raz, bo to zdaje się prozaicznie się stało, że te okulary założyłeś. Po prostu światło na scenie, tak? Po pierwsze miałem zapalenie spojówek takie permanentnej. I to powodowało, no nie wiem, bardzo wiele lat temu myślę, że nawet szkoda mówić jak dawno. Ale stało się takim twoim znakiem rozpoznawczym, scenicznym. Krzysztof, 55 lat na scenie, nie tak dawno, rozmawialiśmy nie tak dawno, 5 lat temu, w 50-70 twojej kompilacji, w której po pierwsze prezentowałeś koncert, po drugie piosenki, które cenisz z tej swojej 50-tki, tymczasem od roku 1969 minęło faktycznie 55 lat, wtedy ta budka pierwsza. Samo powstanie to będzie na jesieni tego roku, tam myślę, że w granicach listopada, ale rocznikowo tak, 69 rok. Powiem ci tak, że jak na to wszystko patrzę, wspominam to sobie, to nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest tak wiele lat. Oczywiście wiadomo, że to nie jest, coś to nie było tydzień temu, ale że to 55 lat to niekoniecznie. Niestety z tamtej ekipy pierwszej żyje tylko jeden kolega, Janusz Pędzisz, z którym zresztą mamy od wielu lat takie stałe, cotygodniowe spotkania i opowiadamy sobie różne rzeczy. Spotkałem Janusza i Krzysia Broziego, gitarzystę, u takiego gościa, który naprawiał elektronikę, jeżeli to w roku 69 można było nazwać elektroniką. Ja to wtedy przyniosłem mu do naprawy ten magnetofon szpulowy. I tam spotkałem dwóch młodzianów, zresztą ja miałem wtedy lat 19, którzy przyszli i ten Jasio Wilk, ten gość, który to naprawiał, przystawki im przewijał, ponieważ przystawki do gitary. Tak. Bo Krzysio miał taką gitarę pod tytułem Samba, to była gitara, że tak powiem, z tak zwanego sklepu uspołecznionego, więc jak wiadomo w PRL-u nic się nie nadawało do niczego i to, że ta Samba była i lutniczo zepsuta, a elektrycznie tym bardziej. I ten Jasio Wilk mu przerabiał przystawki, robił mu przystawki z takiego wynalazku, który był na gardło, akron się nazywa, ale to było idealnie na podstrunnicę pasowało do. No i on to od początku robił, nawijał te cewki i tak dalej. I te przystawki no, grały 100 razy lepiej od tego topora, który był kupiony w sklepie. A oprócz tego jeszcze taka gitara Samba to się odkształcała, bo ona nie miała w gryfie prętu, który był. To tylko, no, w ogóle to się nadawało właśnie tylko na podpałkę do pieca. Ale służył jako instrument mimo wszystko. No nam nie było innego wyjścia, bo nie było i nic innego. W związku z... No i co to spotkanie, czym to zaowocowało? I oni, oni opowiadali tam, że oni sobie ćwiczą w domu, ale sąsiedzi walą w ściany, tam nie bardzo. Ja tak, słuchajcie, ja jestem trochę, moi sąsiedzi byli troszkę spacyfikowani moim graniem. Ja mówię, przyjdźcie. No. Krzysio Broz jeszcze chodził do szkoły. Myśmy byli z Januszem już po maturze. I myśmy się spotykali w niedzielę, no bo to był jedyny wolny dzień, bo w sobotę się jeszcze do szkoły chodziło. I spotykaliśmy się w niedzielę. Oni przynieśli pierwszy raz, pamiętam, bardzo poważny sprzęt, kurczę, taką kolumienkę, dwie piątki eliptyczne w niej były. No więc kolumna miała 10 W mocy, była potwornie mocna. I do tego mieli wzmacniaczyk 15-watowy i to niestety tych sąsiadów u nich bardzo niepokoiło. No i u mnie ich nie niepokoiło i zaczęli się, oni grali, tylko
No i potem doszliśmy do wniosku, że trzeba będzie coś śpiewać, no że wiadomo, to było tak, no ciężko powiedzieć, nieudolnie kopiowane różne zagraniczne przeboje, znaczy rockowe kawałki. No i w związku, że nikt z nich nie śpiewał, no to jakby ja z konieczności. I pamiętam, miałem taki magnetofonik z takim mikrofonem w kształcie kostki i wisiał na żerandolu. I za pomocą prób i błędów ja się oddalałem, żeby to razem z podkładem, czyli tymi dwoma gitarami z tej kolumienki. No i takie. Niestety nie zachowały się te nagrania, ale to szkoda absolutnie. Myśmy tu próbowali kiedyś szukać, ale niestety, no przez 55 lat różne rzeczy znikają na zawsze. Podobnie jak zdjęcia też. Też tych zdjęć jest niewiele z tamtego okresu i z różnych powodów. Ale część jest trochę wycinków z gazet tutaj. Także to. No i tak to się zaczęło. Końcem prób u mnie w domu było wtedy, kiedy Jacek Green, perkusista, który też do nas dołączył w trakcie, bo on był z kolei na pierwszym roku polonistyki w Lublinie. Pożyczyliśmy od kogoś, nie pamiętam, zestaw perkusyjny, wnieśliśmy do mnie do pokoju. No i niestety po kilku przebitkach perkusji sąsiedzi nie wytrzymali. Ten biedny wzmacniaczyk jakoś dawało radę, ale perkusja nie. No i musieliśmy się wynieść. No i potem długo szukaliśmy miejsca. No, znaleźliśmy miejsce. Najpierw to były Azory? Tak. I to były Azory. Byliśmy teraz, bo jest tam kręcony taki filmik przekrojowy. Jest tam w tej chwili biblioteka publiczna. Jaka to była ulica, przypomnij, w Lublinie? To była... W tej chwili adres jest przy Zuchów. I wtedy, znaczy tych Zuchów to chyba było, natomiast ta ulica główna była... Nie obrońców pokoju, ale czegoś równie absurdalnego. Ja nie wiem, to było. Ale to było niedaleko radia w każdym razie. No, tamte okolice. Niedaleko, ale nie tak blisko. I teraz, jak weszliśmy do tego. Nigdy nie byłem w międzyczasie. Przez tyle lat. Jak tak. I weszliśmy tam, to tam ta salka, która wtedy wydawała się jakaś ogromna, to jest taki no większy pokój. W tej chwili jest tam biblioteka, wszystko. To wszystko niewiarygodnie wygląda po tylu latach, bo optyka wtedy to była... I tam do nas w czasie jednej z prób przyszedł Jurek Janiszewski, który wtedy na geografii był i był szefem Radia Akademickiego. I na współpracy był w Polskim Radio, a w tym Radio Akademickim był takim. Dowiedział się od kogoś, że jest tam zespół taki, który gra muzykę bluesową, rytm and bluesową. No, w tamtych czasach to była naprawdę rzadkość, bo głównie zespoły amatorskie to grały tam jakieś, prawda, czerwone gitary, Shadowsów. Chciałem cię zapytać właśnie, czy wy mieliście jakąkolwiek konkurencję w Lublinie wtedy? Bo wiadomo, ośrodek był krakowski, wrocławski, mówi o tych bitowych, tak zwanych warszawskich przede wszystkim. Tak. A Lublin? Nie, w Lublinie było kilka zespołów znanych znacznie bardziej od nas na początku. Minstrele, Bezimienni, były to zespoły, ale oni grali, tak jak mówię, oni grali taką muzykę pop na gitary. To nawet trudno to nazwać muzyką rockową. Także taki zespół, który nagle grał muzykę, no wtedy też nie specjalnie popularną. W Polsce taką muzykę grali Polanie, potem Breakout, no i to by było na tyle. Jurek przyszedł do nas na znak. Przyszedł, pamiętam, z takim, to był tak zwany węgierski magnetofon reporterski, to siódmy cud świata, no. I on nas tam na tych próbie nagrał i potem puszczał te nagranie w tym radiowęźle w akademikach. I po jakimś czasie załatwił nam nagranie tak zwane profesjonalne w Radiu Lublin.
I to był już rok 1970. To był 70 chyba, marzec albo w tej chwili nie dojdziemy, bo w taśmotece jest data, ale wydaje mi się, że ona jest umowna. Mhm. I myśmy nagrali trzy podkłady i do jednego z tych podkładów ja zaśpiewałem i to jest pierwsze nagranie Budki, blues George'a Maxwella. I nie ukrywam, że na płycie tej 50x70 musiał być ten utwór blues George'a Maxwella. Tak. Mhm. Ale ja do tego bardzo byłem naprawdę mocno stremowany, bo tak, po pierwsze, tak, to co ja tam śpiewałem w oryginale, no to przecież słychać, że gość nie umie śpiewać w ogóle i to wszystko takie śmieszne. Znaczy dosyć komiczne to. No ja myślę sobie tak, no przecież nie może być tak, żebym teraz był komiczny. No musi być jakoś tak. No jakoś tam udało nam się złamać ten komizm. I wyszło tak, że to jest chyba najbardziej ulubiony z tej płyty moja piosenka. Fajnie wyszło i tak że się nie trzeba wstydzić po 50 latach. No i tak to się zaczęło wszystko. Myśmy wtedy grali w Arkusie w klubie ZSP. I to ZSP, Związek Studentów Polskich, wysłali nas w 70 roku na 2 miesiące do Giżycka na Międzynarodowy Obóz Studencki. Myśmy tam 2 miesiące codziennie prawie grali dla tego wszystkiego. No i ale to był taki czas, Krzysztof, kiedy ty byłeś między takimi wyborami, czy ta muzyka faktycznie ma jakąś przyszłość, czy może studia prawnicze. W ogóle nad tym się nie zastanawiałem. To był taki rodzaj przyjemności dla mnie. Wtedy miałem 20 lat, to jeszcze trudno, jeszcze w tamtych czasach, trudno, że tak powiem, wymagać od młodego człowieka, że on miał jakąś wizję tego, co będzie robił na przyszłość. No wizje były tam, albo będzie lekarzem, albo adwokatem ewentualnie. Moja mama była właśnie taką orędowniczką tego i tak dalej. W sumie to ja nawet w tamtych czasach się nie zastanawiam, co ja będę robił. I tak na dobrą sprawę to Sen o Dolinie, który nagraliśmy już w innym zestawieniu 4 lata później, było w ten sposób, że myśmy już też potem grali, byliśmy znanym zespołem w Lublinie i tyle. Z tego pieniędzy nie było żadnych, bo grywaliśmy na jakichś tam zabawach, graliśmy w tym studniu. To tak, graliśmy w klubie Arkus dla tego. Natomiast to jakieś tam pieniądze były śmieszne. No i ja już miałem wtedy i Romek, mieliśmy po 23, prawie 4 lata. I myśmy się zaczęli rozglądać, że musimy chyba czymś się zająć, bo to fajnie jest, tylko że to niczego nie zmienia. I byliśmy tak właściwie o krok od pożegnania się ze sobą. I Jurek nas namówił wtedy do nagrania Ain't No Sunshine Bill Withersa. To była płyta świetna. Bill Withers nagrał, to była chyba jego najlepsza płyta i tam było kilka zresztą rzeczy, które potem stały się evergreenami. A też przymiarka była w waszym przypadku do trochę innej piosenki, żeby być może... Tak, tam była taka piosenka Harlem, którą mnie się ona bardzo podobała, ale Jurek mówi tak, słuchajcie, ja... Myśmy mu uwierzyli, bo co mieliśmy robić? Adam Sikorski, jego kolega z radia, napisał tekst do tego. Znakomity dziennikarz zresztą. Tak. I nagraliśmy ten Sen o Dolinie następnego dnia po studniówce w Technikum Energetycznym. Na Wojciechowskiej. Tak, ponieważ mieliśmy sprzęt wtedy pożyczony od kolegów, którzy grali w restauracjach w Finlandii i pożyczyliśmy te rzeczy. Pamiętam perkusja Ludwiga Przezroczysta. Teraz jak spotkałem się ze Zbyszkiem Zielińskim, który grał na bębnach, to on do dziś pamięta i to był dla niego szok. Ta perkusja była jakimś takim siódmym cudem świata. I nagraliśmy ten Ain't No Sunshine na jednośladzie mono, bo wtedy takie były techniczne możliwości Polskiego Radia. Był
ślad mono. Czyli wszystko na setkę, krótko mówiąc, suma. Tak. No i trzeba było to parę razy powtarzać, bo tam jeszcze kilka koleżanek ze szkoły muzycznej grało na skrzypcach. Były trzy młode osoby, które śpiewały, chórek. I to wszystko było na takim nagranie jak live. No. No oczywiście te wszystkie nagrania miały swoje, tak powiem, słabe strony. I to, które pozostało, które jest w taśmotece, tam z kolei jest moment takiego, gdzie Zbyszek na perkusji myślał, że coś jest nie tak, przestał na chwilę grać. A wszyscy mu machali, żeby grał. I tam jest moment, kiedy perkusja przestaje grać. Ale wszystko było wczetnie, ale Persaldo i tak to była najlepsza wersja i ona została. I w taśmotece jest ta wersja tego snu o dolinie bez jednego taktu perkusyjnego. To ja przypomnę tylko, że to działo się wszystko 2 lutego w 1974 roku, czyli no już ponad 50 lat temu. Także. Krzysztofie, rozumiem i to wszyscy wiemy, to odmieniło losy zespołu. Co tu dużo mówić, to był punkt zwrotny. Tak. Absolutnie. Tak, bezwzględnie. Jurek z tym nagraniem pojechał do Warszawy. Najpierw przyjechał tutaj. No tutaj go oczywiście wykopali, no bo w czasie szaleństwa gierkowskiego myśmy wtedy byli, nie wiem, 10. potęgą ekonomiczną świata i takie różne jaja. No. I nagle gość zaczyna znowu w życiu mi nie wyszło. No jak może w 74 roku tutaj Edward Gierek, potęga, wszystko, a ten jest won. Z Trójki go też przegonili, ale Jurek był konsekwentny i trafił do Janusza Kosińskiego do Rozgłośni Harcerskiej. A wtedy Rozgłośnia Harcerska, żeby było śmiesznie, nadawała na krótkich. Także w przeciągu 2 miesięcy on tak to rozegrał, że staliśmy się nagle bardzo popularny wśród młodzieży zespołem. Bo tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że byliśmy wtedy zespołem młodzieżowym. Teraz to w ogóle oczywiście paradoksalnie i śmiesznie brzmi, no ale tak było. I rzeczywiście myśmy byli zespołem dla młodych ludzi. W bardzo krótkim czasie zdobyliśmy wielką popularność, na którą absolutnie nie byliśmy przygotowani. Ale też ten sen o dolinie spowodował, że myśmy się przełamali jako zespół, ponieważ myśmy z Romkiem mieli przez ostatnie 2 lata wstecz, właściwie mieliśmy zrobione 2 pierwsze płyty. Tylko nie bardzo wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać aranżacyjnie, instrumentalnie. I staliśmy z tym wszystkim i ten sen o dolinie Persaldo był takim przełamaniem. W 1974 roku, to jak teraz ostatnio rozmawialiśmy ze Zbyszkiem Zielińskim, który grał na bębnach, myśmy nagrali 15 piosenek w przeciągu 1 roku. Łącznie z Cieniem Wielkiej Góry, z Taki Samotny Dom, Memu Miastu na do widzenia. Te wszystkie rzeczy, oprócz tego nagraliśmy kilka innych, może mniej udanych, ale w tym 1974 roku myśmy to nagrali, bo po prostu przełamało się w nas taka niemoc. I to wszystko, także 74 rok był brzemienny w skutkach. I wtedy właśnie po raz pierwszy pomyślałem, że cholera, może to będzie coś, może ja będę z tego coś miał. Może stanie się to zawód po prostu. Tak. Krzysztof, 2 rzeczy. Trafiłem, zresztą publikujesz u siebie w mediach społecznościowych taką krótką historię, kronikę, publikujesz zdjęcia. Znamienny był taki artykuł z Kuriera Lubelskiego, kiedy, zresztą artykuł bardzo pochlebny w waszą stronę, ale tam jest takie stwierdzenie, nie ma czegoś takiego jak polski blues, tak jak nie ma angielskiego krakowiaka. Ale zmierzam do tego, że do tej drugiej rzeczy, że wychodziliście właściwie jako zespół rytm bluesowy, blues rockowy, z fascynacjami raczej brytyjskim bluesem, czyli i Artwood, i Tom Hartley, i Free, oczywiście, Free i tak dalej. Natomiast pierwszy album dziś zaliczany jest raczej do muzyki progresywnej tak zwanej, do trochę większych form, gdzie było więcej przestrzeni, a nieco mniej bluesa. Chciałem zapytać, gdzie nastąpił ten punkt zwrotny? Taka była moda w tym momencie. W momencie, kiedy myśmy nagrywali pierwszą płytę, czyli początek roku 75, to wtedy była moda na duże formy,
na suity, King Crimson, prawda, takie Freud, rzeczy. Yes, tak, tak, tak. Także myśmy byli, natomiast jeżeli się tego słucha, to tam bluesa jest bardzo dużo. Tam są, ja już pomijam fragmenty różnych piosenek, które są ewidentnie, mają ten background bluesowy, ale generalnie sposób śpiewania, sposób grania gitarzysty, to była taka forma, ponieważ ona była wtedy obowiązująca. To był wtedy początek ISBB, myśmy w sumie w jednym czasie startowali. I nie ukrywam, że byliśmy takimi no, konkurentami na rynku. Troszkę inaczej, ale tak. Także takie były czasy. Takie były czasy. Ale powiem coś takiego, że od jakiegoś czasu grywam koncerty z orkiestrą symfoniczną. Część tego repertuaru jest zrobiona, są partytury zrobione orkiestrą symfoniczną. I takie koncerty udaje mi się grywać rzadko, niestety ze względu na koszty całego przedsięwzięcia. Też śpiewam razem z Olą Kurzak, ona śpiewa trochę moich rzeczy, ja śpiewam takie stricte operowe rzeczy. Tak, sympatyczna impreza. Niestety nie dużo razy nam się udało to zagrać, ponieważ koszty są kolosalne, bo to tam pełna orkiestra, chór i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że pierwsze próby do tego przedsięwzięcia i był tam między innymi profesor Kosek, dyrygent, i on po tej próbie z tym szalonym koniem, bo to było dla orkiestry, oni sami powiedzieli, to jest wyzwanie, bo to nie jest łatwe dla orkiestry symfonicznej z różnych powodów. I on do mnie mówi, proszę pana, ale to jest takie dzieło symfoniczne. Ja mówię, tak, panie profesorze, właśnie było zrobione na dwie gitary i perkusję. I on tak na mnie patrzył, 100% mi nie wierzy, a tak było. Czyli to jest pokazane, że pierwsze dwie płyty, które na pewno zostaną w tym kanonie polskiej muzyki rockowej, ja się nie boję powiedzieć, że to są jedne z najpoważniejszych płyt rockowych w Polsce, w historii Polski. Jak, i potem się wielokrotnie zastanawiałem, co myśmy musieli mieć w głowie, żeby to wykonać. Na pewno nikt z nas nie zajmował się stroną komercyjną tego, że to ma być pod coś. Prawda, że to ma być mieć 3,5 minuty, żeby ktoś zagrał w radio. A szalony koń ma 19. 19. Ale tam większość numerów ma po 7, po 8, prawda, tak, tak. I tak dalej. Nikt się tym nie zajmował. To było jakby zupełnie rzeczą tylko techniczną. Myśmy zajmowali się muzyką i tym, co chcemy przekazać publiczności. Nie było w tym żadnej kalkulacji. Ja uważam, że to jest sposób do sukcesu. Wszelkiego rodzaju kalkulacje, to co się teraz dzieje, że utwór ma mieć takie tempo, tam 144, że ma mieć 3,5 i tak dalej, w tonacjach, które ludzie lubią. To jest jakieś chore przecież. I potem się dziwią, że to wszystko jest takie, jakie jest. No, jeżeli się zaczyna od finiszu, no to co jak mogę. Dwie płyty na koncie, fantastyczny sukces, bo widać was też w telewizji, mimo że wizerunek macie rockowy. Współpraca z Markiem Piwowskim, no bo tam miała być muzyka Romualda Lipki, no przepraszam, czy tu biją, ostatecznie dostała twoja wokalizacja Piotra Figla i was też widać w takiej scenie. Tak, w tym, jak się nazywał ten klub, jeszcze pamiętam. Właśnie też sobie nie mogę przypomnieć w tej chwili. No, nieważne, tak. Nie Adria, w każdym razie Maxi. Maxi, tak jest. I tam zagraliście, widać was na scenie. I co się, Krzysztof, takiego dzieje, że jednak w pewnym momencie straciłeś serce do budki suflera po dwóch takich, jak sam powiedziałeś, i ja się z tym absolutnie zgadzam, kanonicznych płytach? Ja myślę, że tutaj jest szereg elementów. To nie jest kwestia, że straciłem serce, tylko to jest szereg elementów, które oczywiście wiążą się z ludźmi. Ludzie są różni. I
po dwóch tych pierwszych płytach ja byłem zdania, że my powinniśmy pójść o krok dalej, bo ja nie ukrywam, że płyta druga jest muzycznie znacznie lepsza od pierwszej, bo pierwsza jest debiutancka, tam jest bardzo dużo serca i tak dalej, różnych rzeczy, ale to, natomiast już na drugiej naprawdę dobrze gramy, to wszystko jest. I tutaj nastąpił problem, ponieważ Romek był za tym, żeby grać rzeczy bardziej popowe dla ludzi, żeby to były przeboje i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nastąpił rozdźwięk. I to było powodem naszego rozstania. I kto miał rację, tego nikt nie wie, bo gdybyśmy to wszystko robili w tym samym składzie, bo oprócz jeszcze, prawda, Romka, tam był jeszcze Andrzej Ziółkowski, gitarzysta, który był znakomity, był bardzo charakterystycznym gitarzystą. Jak on grał, to wszyscy wiedzieli, a to gra Ziółkowski, bo Stolis grał i Ziółkowski. Było dwóch takich wybitnych gitarzystów na rynku. Czyli Laki SBB, tak, Ziółkowski, tak, Budka, tak, Suflana. Tak. I to była wszystkie na przykład riffy na obu płytach naszych są Andrzeja. Andrzej był wybitnym gitarzystą i to można byłoby to wykonać i no niestety stało się inaczej. Po rozstaniu ze mną tam się zrobiły roszady takie, Andrzej Ziółkowski został przeniesiony na bas. No, to uważam to za jedno z absurdalnych pomysłów. Mieć gitarzystę tak charakterystycznego, świetnego i tak, ale mnie przy tym nie było, tak, jest to mi przykro, tak. To się wszystko inaczej i zaczął się ten okres w Budce współpracy z Izabelą Trojanowską, z Urszulą, Janem Borysowiczem, no tak, ale to on przyszedł od razu, tak, po tej całej roszadzie, tak. Trudno jest teraz dochodzić, czy to było dobrze, czy to było mniej dobrze. Jedno jest pewne, tym sposobem Budka Suflera przetrwała takie, no okres taki trudny dla siebie, ponieważ tam były zmiany tego wokalista. Najpierw śpiewał Stasio Węglosz, potem Romek Czysta, potem na koniec Felicjan. Ja z kolei się zająłem muzyką taką zupełnie niekomercyjną. Znaczy ta płyta, to jest pokłosie naszej takiej prywatnej przyjaźni z Piotrkiem Figlem. Myśmy byli zaprzyjaźnieni bardzo i do końca dni Piotra byliśmy cały czas na telefonie i on mi mówił, że teraz to już kończy i teraz to coś zagramy i tak dalej. Szkoda, no tak. Ale rzeczywiście myśmy byli prywatnie zaprzyjaźnieni i to jest takie pokłosie. Płyta bardzo, bardzo różna, różne rzeczy tam są. Ale dla gościa, który miał wtedy 28 lat, no to myślę, że teraz jak jej się posłucha, to parę rzeczy tam się nie ma wstydu. Absolutnie tak. Uważam, Krzysztof, to jest świetne. Po pierwsze, uwielbiam Piotra Figla, jego muzykę filmową, jego przeboje, ale też jego takie czucie tego, co i ty lubiłeś, czyli soulowych rzeczy, funkowych rzeczy, tak? Więc ta estetyka była zawsze mu bliska. Tak, na tej płycie uważam, że ona jest i zagrana świetnie, i zaśpiewana. Tak, no, tam grali wybitni zawodnicy. Tak. Ale gdzieś i Wrocław cię pociągnął. Zespół Spisek, tak? Tamta scena. Tak, no więc, ale to było jakby równolegle do tego. Zespół Spisek to jest coś takiego, co myśmy z kolegami, ja troszkę podebrałem zespół Spisek Halince Frontkowiek, bo oni grali z Haliną kilka lat i niestety, no, ale nie mamy do siebie żalu. I ten Spisek, to było taki, ja jestem zresztą fanem i orędownikiem muzyki funkowej, soulowej do dzisiaj. Myślę, że na tej nowej płycie, którą już szczęśliwie kończymy, będzie tam parę rzeczy takich, że może troszkę
słuchaczy zaskoczę, no bo nie może być tak, żeby 74-letni zawodnik śpiewał całe życie to samo i żeby był zadowolony z tego, to tak nie jest. I ta płyta będzie tego przykładem, jakie rzeczy mnie interesują i co tam mogę jeszcze uciągnąć. Także tam będą też elementy funkowe, fusion i tak dalej. I wtedy już także się tym zajmowałem i ten zespół to był dla mnie... Tam zresztą grało kilku absolutnie legendarnych muzyków. Na gitarze grał Jacek Szakleski, na basie grał Mietek Jurecki, na perkusji grał Leszek Halimoniuk, on w Stanach jest, pianista jest też w Stanach. No i dodajmy, że to jest Leszek Halimoniuk, czyli był w składzie Porter Bandu na tej legendarnej płycie Helikopter. Tak, przed wyjazdem i potem Leszek wyjechał z Polski. Także graliśmy naprawdę, byliśmy, świetnie nam się grało. Byliśmy zadowoleni z tego, tylko nic to nie powodowało, bo to był wielki skład, było 10 ludzi. No były kłopoty ze sprzedaniem tego. I myśmy po roku musieli się rozstać z głodu, no bo nie było. I w tym czasie też zresztą spisek to był też Wrocław. Ja miałem przez długi czas taki okres wrocławski i potem właśnie zespół Cross. To jest troszkę inna stylistyka, inny sposób grania. No, niestety też już Irek Nowacki nie żyje, perkusista. Krzysio Mandziara jest w słabym stanie. No co zrobić? To wszystko biologia. My na to nic nie jesteśmy w stanie tego odwołać. Cross niedawno wznowiony, podwójna twarz. No, tak. Ta płyta, bo to no więc tutaj trzeba od razu szapoba dla firmy Gad Records. Tak. Jestem w stałym kontakcie z właścicielem i on wydał jeszcze inną płytę wcześniej, na której brałem udział, Spisek. Tak. Jak dostałem od niego i analog, i tylko byłem w szoku zupełnym. Także tutaj ten Cross to jest szapoba absolutnie, bo tam jeszcze jest i zmasterowany, jest no naprawdę... Są dodatkowe nagrania też. Tak. Naprawdę oni robią tak dobrą robotę dla historii polskiego rocka. Oni wydają różne takie rzeczy, o których już wszyscy zapomnieli. A to należy, to po prostu choćby z takiego historycznego punktu widzenia należy, żeby to dla potomności. Ja rozumiem, że nikt się tym nie będzie zajmował. Ewentualnie ci, co pomrą współcześni, to na tym będzie koniec, ale może nie, może chociaż dwie osoby posłuchają. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że bo ja prezentuję mnóstwo rzeczy. Uważam, że Michał Wilczyński, bo o nim mówimy jako wydawcy, no zapełnia te białe plamy właśnie, że ta muzyka polska to nie jest tylko Niemen, Grechuta z całym szacunkiem, Budka Suflera czy Breakout, ale było tam masę na tej scenie bardzo ciekawych rzeczy. No między innymi ta scena wrocławska, tak, i ten spisek tak, ale tam było we Wrocławiu był Nurt, Romuald i Roman. To było kilku. Romuald i Roman to był bardzo dobry zespół. Bardzo dobry, który tak za dziwnym jakimś... Ale w ogóle Wrocław nie miał fartu do zespołów z Wrocławia, które wyszłyby poza Wrocław i zrobiły jakąś karierę ogólnopolską co najmniej, a było tam kilka zespołów, które absolutnie się do tego nadawały. Ja znałem wszystkich ludzi tam, bo przez dobre 4 lata byłem częstym gościem we Wrocławiu. Miał szczęście do świetnych gitarzystów, między innymi wspomniany Mandziara, ale też Alek Mrożek. Tak. No, Jan Borysewicz to też to się. Tak, no Wrocław, oczywiście. Krzysztof, są lata 80., wracasz do Budki. No więc tutaj też to jest kolejny występ Jurka Janiszewskiego. To jemu zawdzięczamy absolutnie, bo ani moi koledzy, ani ja nie byliśmy właściwie specjalnie... Nie tęskniliście za sobą. Nie. I nie ukrywam, że Jurek przyszedł do mnie, potem rozmawiał z Romkiem i
Wtedy moi koledzy nagrywali płytę dziesięciolecia Budki, ponieważ większa część piosenek, które były od początku, były mono, ze względu na możliwości techniczne Radia Lublin. Wszystkie te piosenki z roku 74 i dalej były monofoniczne, więc oni doszli do wniosku, że może jednak dobrze by było nagrać to jeszcze raz w nowej, prawda, w stereo, żeby to było. I tak powstał pomysł na płytę dziesięciolecia tą z helikopterem. 74-84. Tak. I tam myśmy się spotkali wszyscy i Jurek te spotkanie zaaranżował takie, no poza, prawda, graniem, śpiewaniem tego wszystkiego. I myśmy powiedzieli tak. To był koniec 83 roku. Budka miała gotową płytę z Felkiem Andrzejczakiem. Gotowa, wszystko było zrobione. I to było rzeczywiście jeden do jednego? Czas czekania, czas olśnienia? Nie. Nie, nie, nie. Tam były elementy, ale to była na nowo zrobiona płyta. Tam jest zupełnie to inaczej. I myśmy to nagrali na początku 84 roku. No ja tak, ja przyszedłem do zespołu ponownie z Krzysiem Mandziarą na gitarze, uważałem tego. On się niezbyt, że tak powiem, zaaklimatyzował w Budce z różnych powodów. Tak bywa, no to wszystko dla jednego dobrze, dla innego niedobrze. To są rzeczy normalne. Tak, i to był początek do ponownego grania. Myśmy nagrali Czas czekania, czas olśnienia. To jest wbrew pozorom dobra płyta. Mało tego, gdyby nie szaleństwa realizatora, który zresztą uważam był człowiekiem szalenie utalentowanym. I sama piosenka Czas czekania, czas olśnienia jest sandowo jak na tamte czasy kosmos. To tak. Dzisiaj, jak się to włączy, to dzisiaj dobrze brzmi. No to coś, co było robione 40 lat temu w Polsce, to rzadko brzmi. To nagrywaliście w Poznaniu wtedy? Nie, to w Lublinie wszystko było robione. Tak. I jak się czułeś, jak wróciłeś wtedy? No po jednak wielu latach braku tej współpracy. Pięć. No tak, niecałe 5 lat. Jak? Poczułeś znowu, że to jest ta dobrze naoliwiona maszyna, że to jest ten zespół, ten sam, nie taki sam, ale ten sam, który opuszczałeś? Myślę, że tak. Myśmy zresztą, to było, no nie ukrywam, że to trzeba było się do tego wszystkiego przyzwyczaić na nowo, obie strony. To nie jest tak, że to tylko o mnie chodziło. Obie strony musiały się przyzwyczaić. I nagraliśmy dwie płyty i wyjechaliśmy po raz pierwszy do Stanów. I myślę, że to pierwszy wyjazd był niezbyt długi, ale już na przykład następny trwał rok. Myśmy w sumie przeczekali ten bardzo, bardzo zły okres dla naszej branży, ten tak zwany okres transformacji, bo tam pracy nie było. Ludzie byli, prawda, w szoku tego wszystkiego, co się dzieje. Nie mieli pieniędzy w ogóle. W związku z tym bardziej się nie zajmowali tak zwaną rozrywką. No bo to jest rozrywka to jest na końcu tego przewodu pokarmowego dopiero. Najpierw są różne inne, ważniejsze rzeczy. I myśmy ten dla naszej branży taki naprawdę ciężki okres, chyba 88-92, przeżyli w Stanach. I płyta Cisza jak ta, Cisza, to jest takie pokłosie tego naszego długiego pobytu w Stanach. I jak się teraz jej słucha, to słychać, że ci goście byli gdzieś indziej. Że oni tu nie siedzieli. Prawda? Tak. To jest, bo to... Znaczy między Ratujmy co się da, między Gigantami, to jest przepaść. Tak. Bo myśmy siedzieli przez ponad rok, wcześniej długo. I to jest tak jak ze wszystkim. My się zawsze zastanawiamy, dlaczego polska muzyka rozrywkowa, rockowa, jakbyśmy ją nie nazwali,
jest taka, jaka jest. Ja nie będę używał żadnych przymiotników. Umówmy się, że tak. Ano dlatego, że na przykład ja, jak dorastałem, żyłem, to naokoło cicha woda, brzegi rwie, churcze janda i tak dalej, i tak dalej. Taka pseudomuzyka ludowa, polska, bo to przecież nie można było w PRL-u, to była cepelia, nie żadna ta muzyka ludowa i tak dalej, nic i tak dalej. Z korzeniami. Zero. Mhm. I to w człowieku siedzi. I ja tak chcesz powiedzieć o tej złej estetyce, w której się po prostu wyrastało. Zgadza się. I to wszystko, i tak jak od czasu do czasu biorę pierwsze dwie płyty, myślę sobie, Boże kochany, a skąd w nas to było? To jest ciekawostka. Z takiego siermiężnego tego komunizmu, który był tam w tamtym czasie, język angielski był nacenzurowany. Po włosku, po francusku to oni machali ręką, niech śpiewają, ale angielski to czerwona płachta na byka. No przecież ta budka suflera, ten prompter's box, który został wymyślony jako angielska nazwa, bo to był polsko-angielski, prompter's box. No nie mogliśmy wystąpić pierwszy raz gdzieś tam publicznie, być nazwany po angielsku, więc to budka suflera, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To straszny czas. Ja uważam, że zresztą któryś z hierarchów kiedyś powiedział, że ci, którzy mówią, że PRL to było w porządku, to się powinien wyspowiadać. Ja jestem tego samego zdania. To był straszny kraj. Oczywiście nie był taki jak Związek Sowiecki, bo trochę właściwie nie mordowali ludzi tak na żywca, ale wiesz, ja wyjechałem za granicę, na zachód, mając lat 25. I pamiętam pierwsze spotkanie z hotelem normalnym, to nie wiedziałem, jak się wodę, że tak powiem, puszcza, bo nie było syfonu, nie było sznurka z tym, prawda? No i co? Szukaj. Pedału nie było, tak jak w tym w pociągach też były, bo takie sposoby. Ja już byłem o krok od użycia takiego naczynia do lodu, do szampana, bo i dopiero zrozumiałem, że znalazłem, jeden kafelek jest ruchomy. Miałem 25 lat i byłem tak, jakbym, że tak powiem, z drzewa wszedł przed chwilą i wpadł do cywilizowanego świata. No to tak to było. W związku z tym to, co człowieka otacza na co dzień, a od dzieciństwa najlepiej, to na niego oddziałuje. I tak jak w Ameryce oddziałuje, nieważne, czy ktoś lubi country, czy nie lubi, czy blues, czy cokolwiek, ale to wszystko cały czas gra naokoło. Nawet jest się biernym słuchaczem tego wszystkiego. I wystarczył nam ten rok tam, żeby to też zadziałało na nas. Myśmy nagrali płytę Cisza, która jest no inna. Tak jak słusznie powiedziałeś. Geniusz Blues, Model V, tak, Ragtime, tak, Cisza, tak, jak ta. Tak. No to są dzisiaj... Twoje radio, a wiesz, jak radio. To była bardzo śmieszna historia, bo twoje radio to powstał w studio, ponieważ okazało się, że mamy 38 minut płyty za mało, bo wtedy musiało mieć chyba 40. Brakowało nam czasu i myśmy z Romkiem poszli do studia i nagraliśmy to, podkład został. Chyba Olewicz pisał wtedy tekst do tego, napisał tekst, kurczę, przysłał i następnego dnia to nagrałem. To było zrobione po to, żeby te 4 minuty dorzucić. A potem się okazało, że stał się takim no, bardzo znanym utworem. Także no, zawsze tłumaczę, że życie ludzkie to jest zestaw przypadków i nikt mi nie powie, że tak nie jest. To najlepszym przykładem była takie tango piosenka. To jest najlepszy przykład. Że jak mamy płytę, nic nie boli tak jak życie, no na płycie jest wydrukowane, zawiera przebój jeden raz. Tak. Więc stąd wynika, że lokomotywą tej płyty miał być jeden raz. Do której to piosenki powstał piękny teledysk zresztą. Tak. I tak dalej. Ale tak nie było. I Krzysztof, trochę to była sytuacja, już idąc w stronę tego 97 roku, czy ona była trochę podobna, ta sytuacja, do
tej z 70. lat, kiedy ty raczej ciągnąłeś w stronę muzyki rockowej, trochę ambitniejszych form, a Romek proponował coś bardziej popowego, tutaj jednak na to przystałeś, nagrałeś tango. Tak, ale to było, ja uważam, że to wcale nie była rzecz, która była zdradą jakąś, przemyślana, tak? I że to tak miało być. Nie, bo nie wiem, czy jak się słucha tej płyty Cię boli tak jak życie, tam jest kilka bardzo dobrych rockowych numerów. To nie jest tak, że jeden bo raz... Po tej stronie nadziei tam jest taka piosenka, kapitalna. Także to wszystko, takie tango było... Dla nas ogromnym zaskoczeniem, dla wszystkich. Myśmy byli wtedy w Australii, jak przed wydaniem płyty. Skończyliśmy płytę, wyjechaliśmy do Australii, nie było nas ponad półtora miesiąca. I wróciliśmy i z marszu pojechaliśmy na trasę RMF, robił wtedy takie Inwazja Mocy. Ja nigdy nie zapomnę pierwszego koncertu, zresztą w Lesznie na Stadionie Żużlowym. Jak myśmy między innymi zagrali takie tango i ludność zwariowała, nam szczena opadła. My wiedzieliśmy, że to się stało przebo, ale że aż tak, to nikt nie miał w ogóle żadnego pojęcia. Także przypadek rządzi. Mało tego, jeżeli by się chciało wykonać to w taki sposób przemyślany, to by się nie odbyło w ogóle. To był kolejny przykład tego, że jeżeli się nie kalkuluje, robi się coś, co tego, to mogą być takie efekty, a kalkulacje nie. Poszliście za ciosem. No tak, no i ten cios już był znacznie mniejszy. Ale jednak przebój, sukces w Opolu, tak, bal wszystkich świętych. Tak, na pewno tak, ale tak jak mówię, ale to już nie było to. Takie tango to jest absolutnie, bo to spowodowało, że myśmy stali się znani nie tylko scenie rockowej, ale właściwie staliśmy się znani, znali nas wszyscy, od dzieci po starców. To oczywiście też ma swoje konsekwencje. I uważam, że to był początek końca zespołu. Paradoksalnie. Paradoksalnie. Pomimo tego, że sukces komercyjny był gigantyczny, jak na polskie stosunki, absolutnie gigantyczny. Myśmy sprzedali w oficjalnym obiegu 1 000 000 egzemplarzy. Myślę, że to jest z pół miliona. Nie, no to oszacowane, to nic nie powiedzieć. Tak. Z pół miliona poszło na straganach i na łóżkach rozkładanych, jak to wtedy było. Także to był rzeczywiście strzał niewyobrażalny. I z jednej strony myśmy się przenieśli przede wszystkim finansowo w inne rejony. Mogłem sobie dom postawić i tak dalej. Szereg takich rzeczy. Dlatego ja zawsze mówię, że ja do takiego tanga mam ogromny szacunek, bo to mnie zmieniło mi życie całkowicie. Od takiego życia na przeciętnym poziomie, bo takie były zawsze realia rockmana. Tak. Przenieścił się zupełnie w inne rejony, ale zawsze jest trzeba za to zapłacić jakoś. Przede wszystkim zapłaciliśmy to, przestaliśmy być postrzegani jako zespół rockowy. Pomimo tego, że wcale nie. Nie przestaliście grać rockowych piosenek. Ale oczywiście. Pamiętam koncerty z tamtych lat. I to była dobrze naoliwiona, świetnie grająca maszyna z Markiem Radulim na gitarze i tak dalej. Także to, ale tak to się dzieje. I myśmy zresztą pod koniec już działalności wpadli na pomysł, żeby spróbować jeszcze. Nagraliśmy jeszcze raz pierwszą płytę, tylko w wersji koncertowej. Zaczęliśmy grać takie koncerty Cień Wielkiej Góry, graliśmy tylko repertuar rockowy. Ja nigdy nie zapomnę, graliśmy w Warszawie na placu MDM-u, to była jakaś tam zbiorówka, grali wszyscy. I nie zapomnę, jak myśmy grali tam oczywiście Szalonego Konia, wszystko po całości. I była tam ekipa tych zespołów z Warszawy. I oni Tomka Lipińskiego pytali, ty mówi, co oni tu wygrywają? Jak to co? To jest ich repertuar sprzed 30 lat. To jest Budka Suflera właśnie.
Oni wszyscy patrzyli z niedowierzaniem na to. Dla współczesnych ludzi, młodych ludzi i tak dalej, to myśmy się kojarzyli z tangiem i z balem. Nic z niczym więcej. Na pewno nie z Romkiem Lipko na basie na przykład. No nie, no jasne, oczywiście, tak. Także to myśmy, ale niestety, jak to się mówi, historii się nie da odwrócić. I to była taka próba, no, pograliśmy trochę, pokazaliśmy, że oprócz tanga i balu to jeszcze potrafimy grać coś innego. Tamten czas to też taki szczęśliwy czas, myślę, jako pewne podsumowanie, czyli zmierzam do waszego występu w Carnegie Hall, czyli też kolejna podróż do Stanów, która zresztą zaowocowała takim dosyć fajną współpracą instrumentalną ze Steve'em Lukaterem między innymi. Tak, tak. No więc tutaj z Carnegie Hall to była ja o mało... Ja wiem, że to już źle wspominasz. No nie, no to ja o mało nie postradałem życia wtedy. Nie pojechałem ze wszystkimi, bo wpadłem do... No w każdym razie wszyscy pojechali, a ja zostałem w szpitalu i niestety trzeba było to wszystko odwołać. No. I dopiero za pół roku zrobiliśmy wszystko tak, jak trzeba. Zagraliśmy w miejscu absolutnie to określenie jest tak nadużywane, że nie powiem, że to jest miejsce kultowe, bo to jest śmiesznie brzmi, ale Carnegie Hall to jest historia muzyki jazzowej, klasycznej, trochę rockowej, bo tam, ale Rolling Stones i The Beatles grali też w Carnegie Hall. Generalnie to jazz głównie, no i oczywiście klasyka. No, sala absolutnie poza dyskusją. To, co się tam na zapleczu, we wszystkie korytarze, garderoby, na których wisiały zdjęcia tych, którzy tam grali przed nami. No tak, to człowiek coraz bardziej klękał. Tam tak, przez ten galerię. Tak jest. Krzysztof, dziś jak myślisz sobie Budka Suflera, czym jest dla ciebie Budka Suflera? Śpiewasz ten repertuar z zespołem mistrzów, jesteś w tej szczęśliwej sytuacji, że wybierasz to, co w Budce czujesz najbardziej, podobać się najbardziej. Nie wiem, czy okrzyki z sali czasem są takie, że jednak tango mógłbyś zagrać, czy już nie ma. Nie ma. To jest właśnie najbardziej dla mnie też i przede wszystkim dla mojego managementu, to był taki, na początku był taki problem, jak to będzie. Mhm. Okazuje się, że nie było. Może gramy już teraz z zespołem mistrzów, gramy już 6 lat ponad, a przedtem jeszcze grałem z synami 3. W tym czasie naprawdę na palcach jednej ręki można powiedzieć sytuację, gdy ktoś z sali zawołał coś. Nie. Myśmy zrobili chyba, tylko z tym, że to pełna konsekwencja. Myśmy zrobili rzecz, którą chyba jedynie można było zrobić. Znaczy, gramy część z tego repertuaru budkowego i gramy na, że tak powiem, na bardzo wysokim poziomie muzycznym. Myśmy to wszystko poprzerabiali na tyle. Gramy dwa rodzaje koncertów. Gramy koncert akustycznie, gramy w sali. W salach gramy akustycznie, bo uważam, że po pierwsze tak, publiczność, która przychodzi, żeby nas obejrzeć, to jest publiczność już bardzo dorosła. Nie będziemy im hałasować w salach, bo oni chyba tego niekoniecznie chcą. Okazało się, że słusznie. Gramy akustycznie, więc wszystko słyszą. Tekst jest słyszalny, instrumenty, to jak ci ludzie grają. I to spowodowało, to chwilę trwało, to nie było tak od razu już pięknie, ale doprowadziliśmy do sytuacji, że w branży wiadomo, to co to jest, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że gramy bardzo dużo koncertów biletowanych, co wcale nie jest takie proste w obecnych czasach już. Te wszystkie łąki, te pastwiska, gdzie się grywało, to spowodowało, że ludzie odzwyczaili się od kupowania biletów. No bo po co? Pójdziemy na łąkę i tam się wszystko odbędzie. Więc to nie było nam. No ale w moim przypadku chwała Bogu, nie ma to znaczenia, bo jednak ludzie przychodzą do sal, wiedzą, czego się spodziewać
ja staram się, jak mogę, tak powiem, nie zawieść. Nie zawodzisz od 55 lat. Kropne. 55 lat na scenie. Krzysztof Cugowski, gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Koncertów mnóstwo, Krzysztof, na które zapraszamy oczywiście zespół mistrzów. Absolutnie, ale, tak. Ale myślę, że też będę wyrazicielem opinii wielu słuchaczy. No czekamy na premierowe piosenki. No jesteśmy tak, szalenie już jest, już jest końcówka. No troszkę mieliśmy perturbacji różnego typu. Tak, jesteśmy mniej więcej z pół roku spóźnieni, ale już jest koniec. Ostatnie dwie piosenki są w robocie i płyta myślę, że będzie w maju, także wtedy jeżeli będziesz mnie chciał z premierowymi rzeczami, to bardzo proszę. Zawsze z największą radością. Dziękuję. Już teraz cię zapraszam. Dziękuję. Krzysztof Cugowski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.